spać w kinie naszym. W kinie ogórkowym. Żyła w niebie klamy. Kurczę, za wysoka. Nie wiem, mogę ci jakoś pomagać, że byś potrzebowała przytrzymać. A, super. Ale ładny kolor. Bardzo super. Pomyślę się. Ale takie błędy są bardzo dobre. Przemek, ty wiesz, że na karczu powstała Nobla? Nie słyszałem, jeszcze nie sprawdzałem newsów żadnych. SMS-y dostałem od chyba takich, co mnie lubią. No. Nawet jeden z Francji. Tak? Tak. No, bo przeżywa. Cieszymy się, nie? No. Co myślicie? To chyba jest dobrze. Nie no, świetnie. To jest bardzo fajnie. Świetnie, że... Wiesz... Ona jest taka fajna. No, ale mi się podoba ta jakby kobiecość, która jest taka... No, takie w kolei wywiady z nią, jak czytałam, tak. Zawsze mi się podobały i zgadzałam się z nią, wiesz, w wielu sprawach. Co prawda z tymi książkami to już trochę gorzej. Chociaż pięknie pisane, ale... ale trzeba jakoś... się skoncentrować, nie? To no, jest czas. I wiesz, no w tym świecie, kiedy człowiek cały czas pędzi, to... To jakoś tak nie miałam nigdy jakoś. Czekają na stosie do czytania. No właśnie. Ja co prawda mam na bakier z podróżami, wiesz. No niby podróżuję ciągle, bo muszę, ale ja nie znoszę podróżować. No ale ostatnio byłaś w Londynie. No byłam, ale ja nie znoszę tego, wiesz, bycia w podróży. Nie cierpi. To jest, ale już na miejscu chyba? Okay. No tak, wiesz, lubię być w różnych miejscach, ale tej samej podróży. Natomiast ona chyba bardzo lubi. No chyba też trochę. Ten stan. Chyba też musi. I tam wiesz, musi. W tych książkach właśnie to się odzwierciedla. Także tu jest pewna różnica nasza. Ale fajnie. Super, że kobiety. Ale kobiety dostają teraz polskie częściej tego Nobla. No popatrz. No popatrz, jakie są wspaniałe polskie kobiety. A właściwie nie wiadomo, czy można by ją nawet nazwać feministką. Co myślisz, że ona jest feministką? No wiesz, no co mi się wydaje, że tak. Na pewno. Ale nie jest to takie nachalne. No, no, to jest jakieś, wiesz, takie... Ja bym powiedział, że bardziej kobiece nawet. Znaczy, no wiesz, zależy, że... co rozumiesz pod słowem feminizm. No wiesz, i kobiecość też, nie? No to... Czy no. Taką jakąś, wiesz, ideologiczną skrajność walczącą, czy po prostu postawę, która uważa, że... No broni że... godności, powiedzmy, nie? To już jest... Dzisiaj mamy taki poziom, że to już jest ten poziom zero często naruszony. Ale fajnie, że nie taka stara, słuchaj, bo tak właśnie przeczytałam, był w gazecie był wymienione te wszystkie takie kandydatki, no takie typowane i to same kobiety były. No i wiesz, no większość ponad 80. No to jeszcze nie pocieszy, nie? To znaczy to jest... Ale i tak sobie pomyślałam, no fajnie, no, żeby zostały docenione, ale kurczę. To już jest właściwie po wszystkim. Tak, żeby jednak... A ona ma no 50 parę lat, jest jeszcze, wiesz... Jeszcze wiele może... No, także to fajnie, to mi się podoba. Żeby dawać szansę. Żeby tą jeszcze mogła wykorzystać tą nagrodę jakoś, była konsumpcja, wiesz, no. No bo nawet, wiesz, no Miłosz trochę pożył, nie? Był jeszcze żywotny. Jak odbierał tego Nobla, to wbiegał w tym swoim fraku tam. Tylko ten 70-latek i wyglądało, że jest jeszcze młodszy. No i potem jeszcze pożył z 23 lata, więc dosyć sporo. Więc mieliśmy go w Krakowie. A gdzie mieszka taka? Czy ona jest Wrocław, tak? Czy ona jest... Wiesz, ja jej tak nie śledzę, ale kiedyś tam czytałam i to jakieś z nią wywiady, to ona na jakiejś prowincji mieszkała. Aha, jeszcze na jakiejś jeszcze, prowincji to jeszcze właśnie, lepiej. Właśnie było o tym, wiesz, jaka ta prowincja jest właśnie, różne jej refleksje.
No pokład też był jakby na jej podstawie? Chyba tak, nie? Tak. No nie, te bebechy u niej tam nie, tam ona lubi takie te trupy, te sekcje, te zagłębiania się w tą anatomię i dzielenia tych te trupów jakieś, to nie. No dobrze, no to mamy święto. Dobry dzień, trafiasz na malowanie ławki z bomby. Czyli co? Ławka z bomby ku czci Tokarczuk na niebiesko. Tak, na niebiesko, tak, od Małgosi Żarczyńskiej. No ale ty też jesteś kobietą, no i myślisz, że to jest ważne, żeby być kobietą i robić sztukę? Czy to no na pewno. Czy to ma znaczenie jakiekolwiek? Niektórzy mówią, że płeć jakby nie ma znaczenia. Że płeć nie ma znaczenia? Ja bym się nie zgadzał z tym, nie? Płeć determinuje nas do... No określa nas. No tak, no. Zdecydowanie jest... Znaczy, to nie można wartościować, nie? No tak, bo to jakby nie wpływa. Ale zdecydowanie jest... jest różna. No to wyraźnie jest różnica. Na przykład widoczna może być. Chociaż też się czasami zacieraj, co jest też... Takie postawy, tak. które jakby właśnie dążą do tego, szczególnie w przeszłości. Na przykład Bakanowicz była taką artystką, która cały czas udowadniała, że ona jest bardziej męska niż kobieca. No tak. W tym, co robiła, w tym, co mówiła nawet. I w tych pracach jakby rzeczywiście jest taka... Ale to niestety było to pokolenie, które miało ten problem właśnie. Które nawet to wypierało, nie? Zupełnie z... Tak, nasi że profesorowie starsi. Udowodnić, że się jest lepszym niż mężczyźni, nie? Te kobiety, które studiowały wtedy, które na rzeźbie na przykład były. Tak. Z tamtej strony? Czy nie wyschło? Nie można postawić. A chcesz jeszcze drugą warstwę robić? Nie, drugiej warstwy się nie da. Chcę z tamtej strony. Nie, ale jakbyś mi podtrzymał. Ja cię mogę trzymać. Wiesz co, to ja bym mogła... Na aparat już tak. Ja byś go w powietrzu podtrzymał. Tak, tylko uważaj, bo ona może być... O, o właśnie, w ten sposób. I... Tak, no to powiedziałaś nam, jak to jest być kobietą, ale ty jeszcze masz taką drugą przypadłość, bo jesteś córką artystów. Ważne. Ja jestem córką feministki, jak mówiłeś o feministki. Możesz postawić. No tak, dzięki. Bo jesteś córką artystów. Ja jestem, artystów, wiesz. Ważnych artystów. Córką feministki, także wiesz, córka feministki to... Czy miała łatwe życie? Czy miała łatwe życie? Kiedy? No kiedy... No czy to ma wpływ, że ta matka artystka, feministka, no i córka artystka, a nie od razu, bo najpierw dziecka. Jak się w takim domu, nie wiem, rośnie, jest. No różnie było w różnych czasach, wiesz, i różnie to było ze mną. Zależy, jak długo chcesz słuchać. No mamy czas, jak tylko chcesz obdarzyć opowieścią. Teraz się zastanawiam, słuchajcie, od środka pomalować, czy nie? Nie. Chyba tyle starczy. To jest bardzo piękne. To. Pięknie. Mi się wydaje, nie? To jest idealne. Mm-hmm. Jest takie trochę jak szron, wiesz. No. Ja jestem pod urokiem, słuchaj, tych wałków i tych wzorków. Ale też wybrałeś taki dziwny, nie seledynowy, ale taki podobny jakby w tonacji, nie? Coś ma z tym zielenią, a ty no, ty tak, to jest alternatywa niebieska do tej zieleni. Do tej zieleni, nie? Tak, żeby do tej w tonacji zieleni. Jest jakoś podobny. Tak. No to, ale jesteś czynną artystką i w sobotę masz wernisaż, Szefter. Tak, pokazujesz szefty, malarstwo, bo już widziałem. Malarstwo i też jest tam z wałka coś. Nie jest coś. Tam z wałka. Także to jest ta korespondencja między ogródkiem a galerią Szefter. Oczywiście bardzo dziękujemy za... Jeszcze co, podpisać za... wam to, co? Tak, podpisać. Pisać jak można, nie wiem, też tu znajdziesz miejsce. Tu bym podpisała, tak, słuchaj. Może być. Tylko nie wiem, czy byś mi nie podtrzymał, ale nie. Podtrzymać? Czekaj, ale co mi to da? A może czekaj, bo ty napisałeś takie to hasło, może do tej Tokarczuk, ani to za długo, ale nie wiem. No mogę, tylko musiałbyś mi dać... Dam ci inny pędzel. No. Bo ja nie wzięłam cienkiego pędzla. Tym pędzlem to chyba nie zmieści się. Thank you.
No jeszcze cieńszy by jeszcze się cieńszy. Nie masz jakiegoś? Co? Będzie dużo pić. Czekaj, bo ja mam i Małgosię i wszystkie no, takie. Ten jest dobry, ale... Ten jest dobry. Ten jest też nie najgorzej. Mam napisać... Nie, cieńszy by się przydał. Cieńszy, czekaj, to jeszcze ci mogę... Jeszcze ci mogę... Nie masz. Mam, mogę ci przynieść z pracowni z domu. Chcesz? Podskoczę pan. Bo ja bym napisała tym. No, te są takie jakie są, ale jeszcze zobaczę. Nie, to za dużo pisa. Była ławka dla... Słuchaj, takie całkiem, popatrz. Tu jest taki delikatny, ale ten by chyba był ok, albo ten... Dobra, tu lepiej być. No. Możemy noblistkę zaprosić do ogródka z odczytem. Z odczytem noblistki. Nie wiem, na ile ona jest. Uda. Kombinuj. Kto wie? Kto wie? Dobra, mogę pisać, tylko chyba będziesz musiał trzymać. Dobrze. Wiesz? Chyba, że, musisz... że ci ją tak oprzeć. No, ale ja chcę napisać tam, wiesz, na tych nogach. Tu? Dobrze, no, mogę trzymać. Czekaj, może by się to nie ukryć. Ale to jak, wiesz co? Jak ci, w jaki sposób? Wiesz co, odwrotnie na razie, wiesz? Tak. Tak, trzymaj i trzymaj. Dobrze. Po prostu trzymaj. Trzymam. I nic więcej. Okej. Okay. A ja tutaj... Może trochę dalej, żebyś miała... Nie no, właśnie dobrze przesunę nawet, wiesz, żeby tu... Pewnie będziemy musieli już teraz schować na zimę, bo takie dzieło ważne, dbać. Tylko żebym, bo ja jestem dyslektyk. Ja mogę zjeść litery N, I, E, B, I, błędy, bo to błędy są S, K, A. Nie będziemy ci przeszkadzać. Ła. Ja dzisiaj też zaczynałem zajęcia ze studentami i dałem im takie wydawnictwo, te Kolibra. Kolibr, takie nowele, arcydzieła wydawali chyba w 70-tych latach. I rozdałem 21 pozycji i będziemy też czytali. Będzie przyjemnie. Fajnie, to takie masz dobre... Dobre liternictwo. Tylko się nie zmieści, to karczuk chyba. Tak. Ary. Czy? Czy? U. Jest. Na Olgi to karczuk. Niebieska ławka dla. Powinno było być. Olgi to karczuk. To zaraz to zrobimy i wrzucimy. Czekaj. A masz, Przemek, aparat? Może byśmy puścili na... Dzisiaj jest... Na ten. Bo ja już 11. Nie mam miejsca na telefonie. Jakbyś zrobił... 11, czy się mylę? Bettina. 10. 10. A 10. 10. 10. Zrobił zdjęcie. 10. I gratuluję ogródek Nagrody 10. Nobla. 10. Bo ty nie bereś pomysłu. 2000. 19. O, super. I teraz podpis. Jest. A z drugiej strony można napisać. Czekaj, to teraz obrócę. Tak? Czy... No musiałbyś to samo tak, zrobić, tak, tylko tak, na tak, drugą tak. stronę. Dobrze. Czyli tak. A tutaj. Nie, ławka, czarna ławka. No, czarna ławka. Mm-hmm.
mały, To ona jest przez rzec kroków. Żarczyński, coś niedługie. Tak? Tak, nie zjadłam. Mamy. A to jeszcze, może to jeszcze pstryknie, dobra? To nie wiem, czy to jakieś tak... No super, bardzo piękne. Dobrze, mamy, tak? Czyli rozmowy przy malowaniu ławki, tak? Tak, jak przy wycinaniu lasu. A propos pewnych wydarzeń. Właśnie. Czekaj, to, dobrze, to masz wodę? Tak, ja to umyję. Bierzemy jeszcze pędzel. No i tak to sprawni artyści robią wszystko szybko i dobrze. Tak wygląda, nie? Jednak... Słuchaj, Boguśno, jak zapraszasz profesjonalistów do ogródka, to wszystko się dzieje szybciutko. Szybciutko, normalnie. Następne arcydzieło jest w kolekcji. Arcydzieło, no. Następne arcydzieło jest w kolekcji.